Dzień dobry, nazywam się Edyta Zaremska-Marciniak. Jestem doradcą metodycznym w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Państwem na temat niesamowitej kobiety. Kobiety, która w wieku 40 paru lat poznała miłość swojego życia. Miłość, jak się okazało, dozgonną. Byli ze sobą ci kochankowie ponad 20 lat. Nigdy jednak, ona po rozwodzie, on wdowiec, nie zdecydowali się na to, aby ów związek zalegalizować. Nigdy nie zamieszkali razem, mimo iż przyjaciele nazywali ich dwoma połówkami jabłka, które odnalazły się w kosmosie. Nawet kiedy siedzieli tyłem do siebie, to patrzyli na siebie i widzieli siebie nawzajem. Wielu twierdziło, są identyczni, tak samo patrzą na świat, w ten sam sposób postrzegają rzeczywistość. I poczucie humoru z lekką nutką satyry, ironii, zabawy codziennością było im także wspólne. Dodatkowo ona kochała gołotę, nazywała go prawdziwym mężczyzną, bardzo przeżywała każdą jego walkę. Przyjaciele w trakcie urodzin Szymborskiej podarowali jej naturalnych rozmiarów zdjęcie na usztywnionym kartonie. Drobna, delikatna Szymborska stoi roześmiana obok gołoty i przytula to zdjęcie. Jedną z ciekawostek jest także to, że przyjaciele w trakcie urodzin postanowili, iż wydadzą tomik. Tomik, który Andrzej Gołota przez dwa ły, tak aby, jak stwierdzono, nie znokautowali przyjaciół prawnicy Gołoty, napisał rzekomo do Wisławy Szymborskiej. Świetnie się bawiła, kiedy odczytywano wiersze erotyczne Gołoty do Szymborskiej. Drodzy Państwo, postanowiłam dzisiaj przeczytać parę listów z korespondencji pomiędzy właśnie tą kobietą a jej ukochanym. Pomiędzy Wisełką, jak ją romantycznie nazywał Kornel Filipowicz, a ukochanym mężczyzną jej życia. września rok 1968. Kornelu, bardzo cię kocham. Proszę nie nadużywać telefonu, poddając to w wątpliwość. Przez telefon trudno mi cokolwiek udowodnić. Ale bardzo mnie martwi, że i w listach mi się to nie udaje. Kto jak kto? Ale właśnie ja powinnam być teraz zżerana podejrzeniami najgorszego rodzaju, a już co najmniej niepewnością. I jestem. Tylko cierpię w milczeniu i daję ci czas na zerwanie wszystkich pochopnych związków, którymi miałeś sposobność zabawiać się podczas mojej nieobecności. Dopisek. Prawda z lekką przesadą. Jak się możesz domyślać, piszę znów po telefonie poniedziałkowym, po którym znowu było mi smutno. Odpowiedź Kornela Filipowicza. Kochana Wisławo, jeśli nie zaprzestaniesz ustawicznego poddawania w wątpliwość swojej wartości jako kobiety i człowieka, kwestionując w ten sposób sens i wartość moich uczuć do ciebie, będę zmuszony zastosować środki odwetowe. Jakie? Tego jeszcze nie wiem, ale nie będą one przyjazne. Kochankowie mieli również swoje wspólne chwile, które bardzo chętnie spędzali niczym harcerze na różnego rodzaju biwakach. List Kornela Filipowicza z
8 lipca 1971 roku. Wisławo kochana, niebo bez jednej chmurki, w powietrzu żar, a ja sobie leżę w cieniu dębu. Mam pod głową zwiniętą kołderkę i poduszeczkę, papieroski, kaweczka, na ryby chodzimy, tylko rano i wieczorem, niedaleko. Z rybami na razie gorzej. Była tylko raz porządna ryba. Do gospodarza po jajka, mleko, ser, jarzyny 1 kilometr. Niestety do urzędu pocztowego 9 kilometrów. Trzeba podjeżdżać autobusem. Tyle samo do sklepu. Żałuję, że cię nie namówiłem na jazdę ze mną. Zjadłem obiad. Menu. Zupa jarzynowa z młodymi ziemniakami, konserwa wołowa, kawa, piernik domowy. I poszedłem na ryby. Miecio złowił 2 płocie. Ja polowałem na grubszą rybę i wróciłem o kiju. Kolacja, menu. Herbata, słonina wędzona, słonina paprykowana, biały ser, masło. Jutro śniadanie po powrocie z ryb o 8:30. Menu. Jajecznica na boczku, chleb, masło, czosnek, herbata. Pies siedzi w przyzwoitej odległości od ogniska. Widać mu z wysokiej trawy tylko uszy. W pobliżu nas mieszka zaskroniec i samotna, widocznie niezamężna myszka. Wydaje się być raczej zaciekawiona niż przestraszona naszą obecnością. Za chwilę położę się i zasnę, nie zdążywszy nawet pomyśleć o tobie. 9 lipca 1971 rok. Kochany Kornelu, przyjmij wyrazy mojej żywej radości z powodu, po pierwsze, zajechania w pozycji siedzącej do łodzi, o ile piszesz prawdę. Po drugie, pogody, która nawet tu wydaje się wspaniała. Po trzecie, pięknego biwaku. Po czwarte, zaproszenia mnie na tenże. Wisława i Kornel bardzo lubili, nazwijmy to, takie gry polegające na prawda, nieprawda. A więc na przykład Wisława bądź Kornel wypisywali kilka stwierdzeń dotyczących zarówno kwestii dość intymnych, jak i tych, które związane są z otaczającym ich krajobrazem. No i nawzajem przepytywali siebie, która z nich jest fałszem, a która jest prawdą. To jeden z takich listów. To list z 20 października 1971 roku. Kornelu, jedna z poniżej podanych informacji jest fałszywa. Proszę zgadnąć, która? Pierwsza. Widziałam na Krupówkach górala z brodą. Druga. Koło stacji autobusowej przemknął samochód z doktorem Kralem przy kierownicy. Trzecia. Na targu znowu pojawił się bunc. Czwarta. Kupiłam w antykwariacie 5 pocztówek, z czego 2 super. Piąta. Uwielbiam cię. Szósta. Autochtoni przepowiadają piękny październik. Siódma. Śnił mi się towarzysz Mao, jak rozbiera się za jakimś parawanem. Zobaczyłam, że nosi różowy biustonosz i pasek do pończoch. Ósmy. Znowu leje. Dziewiąta. Wiech powiedział, że w Zakopanem jest ładnie, tylko szkoda, że góry widok zasłaniają. Odpowiedź Kornela z 22 października 1971 roku. Kochana,
Pytasz, która z podanych informacji jest fałszywa? To zależy. Plamka tu się pojawia na liście. Objaśnienie Filipowicza. Tu kocica stanęła brudną łapą. Więc to zależy. Mnie, jako realiście, najbardziej wątpliwą wydaje się informacja o góralu z brodą. Także informację numer 5, cytuję, uwielbiam cię, robi wrażenie mocno naciągniętej. Wisława Szymborska celebrowała imieniny ukochanego i jeden z takich listów, który znajduje się w tymże zbiorze epistolografii, dzisiaj przeczytam. 20 września 1973 rok, Zakopane. Kochany Kornelu, minęło właśnie 59 godzin i 35 minut od twoich imienin. Różyczka rozwinęła się jeszcze bardziej. Giewontu już dziś zupełnie nie widać, ale wiatr ustał i słonko miga zza chmur. Jak już zawiadomiłam cię telefonicznie, na kolację były knedle, nie tylko z cukrem, ale jeszcze ze śmietaną. Pycha. Obejrzałam komedyjkę czeską. Gruby pomysł, ale śmieszny. Co to jest, że oni mają jakiś styl humoru, a my nie mamy? Pojemników w domu towarowym już oczywiście nie było. Kupiłam za to tygodnik powszechny z heretyckimi wierszami księdza Twardowskiego o Panu Bogu. Wielką namiętnością zarówno Kornela, jak i Wisławy były zwierzęta. Szczególnie upodobali sobie koty, obserwowali na przykład rodziny kocie, które gdzieś tam powiększały się, pojawiały się młode kocięta, kolejne pokolenia kociąt wśród ich kamienic, na podwórkach ich kamienic. List z 9 sierpnia 1976 roku. Kochana Wisławo, w pierwszych słowach donoszę ci, że rodzina kocia jest w komplecie cała i zdrowa. Mręgaty, w dalszym ciągu trochę opóźniony w rozwoju umysłowym, ale się pod troskliwym okiem mamy zabiera. U mnie w domu niechlujstwo, coraz gorsze, bo pani Wiktoria nie przychodzi. Odpowiedź Wisławy dotycząca kota mręgatego. Wisława postanowiła napisać list do mręgatego, który opatrzyła stwierdzeniem pilne. Ten list został napisany 23 września 1976 roku. Kochany mręgaty, jesteś młodym kotkiem, stanowczo najładniejszym z całego rodzeństwa. Niestety, obdarzając cię urodą, dobry Pan Bóg pożałował ci zręczności, zaradności i sprytu. W skokach, harcach, podbieganiu do zdobyczy, twoi trzej braciszkowie wyprzedzają cię najwyraźniej. Masz usposobienie łagodne i roztargnione. W najmniej stosownej chwili popadasz w zadumę. Sprawiasz wrażenie głuptasa, oszołomionego życiem. A przecież pamiętaj, jesteś zwykłym kotkiem podwórzowym, który wkrótce już zdany będzie na własne tylko siły. Niedługo twoja mama przestanie cię znać, a miły pan Kornel nie będzie mógł czuwać nad tobą. Ma on w domu już jednego kotka, który z rządzeniem nieprzychylnego losu okazał się psychopatą. W takim towarzystwie nie mógłbyś rozwijać się prawidłowo. Dlatego bardzo ciebie proszę, pomyśl poważnie o przyszłości. P.
pilnie przykładaj się do lekcji, jakich udziela ci jeszcze twoja mama. Nie obrażaj się, jeżeli czasem zdzieli cię łapą po głowie, bo czyni to przecież dla twojego dobra. Nie unikaj również wspólnych zabaw z braćmi, choćby nawet okazywali ci lekceważenie i byli dla ciebie nieco szorstcy. Musisz stać się silny i przedsiębiorczy jak oni. Świat bywa bez litości dla młodych kotków ze skłonnością do marzycielstwa. Zdarza się nawet, że nie pozwala im dorosnąć. Bardzo bym chciała, żebyś miał okazję przekonać się o tym. Dlatego we własnym interesie popraw się, mój kochany mrągaty. Jak już wcześniej wspomniałam, zarówno Wisława Szymborska, jak i Kornel Filipowicz uwielbiali obserwować świat zwierząt. W Zakopanem 13 października 1981 roku Wisława Szymborska napisała: Kochany Kornelu, mam dużo wiadomości. Pierwsza, że miałam w pokoju mysz, ale po zapaleniu światła i odsunięciu tapczanu uciekła przez szparę w drzwiach. Gdyby nie była w ciąży, to bym ją nawet hodowała, ale na pewno była w ciąży, bo myszy nieustannie są w ciąży. 14 października 1981 rok. To pokazanie rzeczywistości, w której żyją Filipowicz i Szymborska, ale także i wzajemnej troski, która staje się udziałem tychże kochanków. Wisławo kochana, nie pojechałem dzisiaj na ryby, bo bardzo poziemniało. W nocy +3. Wieje lodowaty północno-zachodni wiatr. Ale myślę, że jeszcze się ociepli na tyle, aby móc pojechać na szczupaka albo na karpia. U mnie psiarnia, grzeję piecykiem, u ciebie jakby cieplej. Lodówkę włączyłem, działa. Ale zauważyłem, że uszczelka gumowa w twojej lodówce jest bardzo znikoma. W jednym miejscu już nie istnieje. Byłem w Eldomie, nie ma uszczelek. Nagromadziło się u ciebie dosyć dużo poczty. Kizia zagłodzona. Nie ma ryb w ogóle. Przy obiedzie włazi do talerza. Ale rozumie sytuację. Zadowala się ziemniakami z sosem, a nawet grysikiem. Fragment listu, który w tej chwili zacytuję, jest elementem związanym z autobiografią poetki. Wiem, że Kornel Filipowicz zmarł w roku 1990 i nagle jej świat się rozsypał. Tę sytuację porównuje do sytuacji kota w pustym mieszkaniu. Tak bowiem zatytułowany jest wiersz, który nawiązuje do przerażającej informacji, przerażającej wieści. Kornel nie żyje. Wisława wielokrotnie pisała do ukochanego, że chciałaby na przykład: Kochany Kornelu, najlepiej w życiu ma twój kot, bo jest przy tobie. Powiedziałam ci to już przez telefon, ale powtarzam na piśmie. Kochany, nie wiem, jakbym zniosła, gdyby wydarzyło ci się coś złego, gdybyś doznał jakiejś krzywdy. Całuję bardzo. Wisława. Słowa te zapisane zostały w ciągłówce Zdrój 5 października 1968
roku. Cytowane listy pochodzą z publikacji wydanej w roku 2016, publikacji zatytułowanej właśnie pierwszą frazą listu cytowanego jako ostatni: najlepiej w życiu ma twój kot. Znalazła się tutaj wcześniej niepublikowana korespondencja pomiędzy Wisławą Szymborską a jej ukochanym Kornelem Filipowiczem. Kilkaset listów wzajemnych zapewnień o miłości, potwierdzenie tego, jak bardzo nawzajem o siebie ci dwoje się troszczą, tak bardzo, że Wisława Szymborska, kiedy otrzymała Nagrodę Nobla, tak bardzo idealizowała swojego ukochanego, iż stwierdziła krótko w jednym z wywiadów, że ta nagroda należałaby się Kornelowi i gdyby tylko mogła, chętnie by mu ją oddała. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do sięgnięcia po to, aby spojrzeć na Wisławę Szymborską, na Kornela Filipowicza nie jako na osobowości życia literackiego, ale ludzi, którzy potrafili w wieku dojrzałym, w trudnej rzeczywistości PRL-u odnaleźć dla siebie miejsce, uczucie, uważność, staranie, cieszyć się życiem.